Witajcie, kochani, witajcie. Witam Was serdecznie późnym, późnym, lekkim popołudniem. No, bo jak jest po 18 zerknijmy, o, kochani, 19.12, ależ ten czas przeleciał. Witam Was lekkim popołudniem, prawie wieczorem i zapraszam na spróbowanie Beaujolais, czyli młodego wina. Słuchajcie, ogólnie wina nie lubię. Z różnych powodów. Nigdy mi nie smakowało. Doczytałam się swego czasu, że to jest kwestia konserwantów. A teraz zobaczcie, jak wygląda młode wino. Ono się ono cały czas pracuje. Także jak się kupuje w sklepie, ile kosztuje? Ta butelka kosztowała w zależności od sklepu 2,99-3,49 euro. I zobaczcie, ono jest. No niby ma 10%, ale tego się w ogóle nie czuje. Witam cały świat i kłaniam się niziutko. Sylwusiu, to pod te twoje urodziny, to bożole. Jest czerwone, jest różowe i jest takie, powiedzmy, zielone. Żółtawo-zielone, -zielone, ale mnie spakuje to czerwone. I dla mnie to jest taki sok, znaczy sok. Może powiem tak... Hmm. No powiedzieć, że musujący kompot, troszeczkę alkoholizowany, to chyba to nie o to chodzi. Ale to jest takie delikatne winko. Nie ma tutaj, przynajmniej ja, nie czuję żadnych konserwantów. Jest lekko, lekko pracuje, także ma bąbelki. I powiem wam, że fajna sprawa. No, no kochani, posłuchajcie, polecam. Także dzisiaj, lekkim wieczorkiem, Wczesnym wieczorem witam Was bardzo serdecznie. Zobaczcie, jak sytuacja na moim niebie. No, tak to wygląda. Deszcz to padał ale dwa dni temu, ale już za chwilę Was zaproszę na wieczorną herbatkę. Bo tutaj jednak zawsze troszeczkę różnych dziwnych hałasów jest. Chociaż. Chociaż no jak jest wieczór i popołudnie, to tak jest zawsze cicho. Witam Sylwusię, witam Anusię, witam Maciej, witam moich czarodziejów i moje czarodziejki. Dziewczyny, czarujecie, czarujecie? Czarujecie nas wszystkich tutaj. Witam Sydney, witam Kanadę, witam Ełk, witam Kraków, witam moją imienniczkę, ależ oczywiście witam Kraków. Mówiłam już Kraków? <laughs> Kanada była, no Kraków, Kielce. Dzisiaj przywitam, Rzeszów, lenią Górę, Wrocław, a może ktoś jest z tego małego przytyka? Hmm? Tam gdzie papryka? <laughs> Radom też witam, dzieńko, dzień dobry. Kochani, witam moich sąsiadów tutaj w Niemczech. Dzień dobry, Paulinko. Witam Agatę. Witam No Barbary oczywiście, Mariole oczywiście, Justynki, Joanny. Serdecznie witam, kochani. Ja dzisiaj nie, niedawno przyjechałam z pracy. Taki dzień mamy przyjemny. Jest piękne słońce, ale nie jest aż tak upalnie. Także to niebo było prawie cały dzień takie jaśniejsze. Teraz są delikatne chmury. Troszeczkę, jak widzicie, ruszają mi się krzaki pomidorów. No troszeczkę wiatr i jednak wieje. Pomidorki, o, dzisiaj doszły dwa, tu dochodzi trzeci, czyli są. Są, są idealne, takie wiecie, kochani, jakie te pomidory są smaczne, takie swojskie. Wczoraj zrywałam, koło południa jeszcze były nagrzane słońcem. Wow, wow, wow. Polecam, jak nie mamy ogródka lub innych możliwości, polecam pomidorki na balkonie lub na tarasiku, lub gdzie kto może. I już wiem, że takie większe jest potrzebne. Większy pojemnik na korzeń, jak na przykład ten. Bo ten mały, owszem, może jest i dobry, ale posłuchajcie, zbyt często trzeba podawać. Także tą wodę piję, 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 piję. Jak i my wszyscy te pijemy te kawki herbatki, to te pomidorki piją tą wodę. Kochani, to zapraszam na jeszcze wieczorną herbatkę, to do za chwilę już z domu. Jestem, jestem, jestem. Zapraszałam Was na popołudniową herbatkę, na przedwieczorną herbatkę, ale kochani, nie piliśmy dzisiaj kawy. No to więc razem się napijemy. No ja. W sumie to tak, mam czas. Do jutra, gdzieś tam do rana. To przecież nie problem. Mąż wróci z drugiej zmiany. To teraz mogę się kawy spokojnie napić. Z Wami, z całym moim światem. I jak tam mój storczyk? Przepięknie, prawda? Zobaczcie jak on ładnie trzyma. Jakie delikatne kreseczki, tak jakbym takim siedziała i takim cieniutkim mazaczkiem tutaj to kreśliła. Ależ pięknie, ależ jest cudowny. Kochanie. Jak to jest z tym zmartwieniem? Zmartwieniami, tym martwieniem się. Czy można się nie martwić? Można. Tylko to nie jest proste. Pytanie, co jest w ogóle w życiu proste? W ogóle życie jest skomplikowane, ale jak będziemy podchodzić do tego, że życie jest skomplikowane, to ono będzie coraz bardziej skomplikowane. A jeżeli będziemy nad tym czuwać i pracować, że nie będziemy się martwić, bo zobaczcie, martwimy się, martwimy, martwimy. Nie żyjemy życiem, bo się ciągle zamartwiamy. Zobaczcie, uświadomcie sobie to, kochani. Martwimy się o to. No będzie deszcz, będzie susza. Zobaczcie, a media cały czas nas tak, tak. Oglądam jakiś tam filmik, jakąś burzę oglądałam i już mi YouTube podpowiada: Europa się wali. <laughs> no posłuchajcie. Od ilu lat już ja pamiętam i wy, kochani, pamiętacie, że jak są upały, to później po upałach są burze. Nawet burze śnieżne są zimą, ale latem to jest takie normalne że po jeszcze takich długich upałach są solidne burze. I takie jest podsycanie strachem. Europa się wali. No nie no, w Paryżu padało, wiało. Wichura 105 na godzinę. 105 km na godzinę, taka była prędkość. A ja wam opowiadam o moim przypadku, gdzie w Radomiu było 120 km na godzinę wiało. Raz na 10 lat, ale zawiało. I teraz zobaczcie. Wytwarzamy taką energię, przeproszę was... Bo mi tu coś dzwoni. I tak jest, kochani, że są telefony ważniejsze, mniej ważne i te najważniejsze. To ten, no, powiem tak, ważniejszy zadzwonił. Kochani, jak to jest z tym zmartwieniem? Mart martwieniem się. No kawa, akurat tak idealna do picia. Nie, ja to lubię gorącą kawę, nie lubię takie, jakiejś takiej ciepłej, lekko studzonej, nie, to mi nie smakuje. I tych, tych takich ice kawa, jak to jest, ice z lodem, no może z lodami to jeszcze. Ale dzisiaj powiem wam, że jadłam bardzo ciekawy deser, to taka na boku odskocznia, e, Pana kota z takim jakimś, czy to był sok, był jeden był żółty, a drugi był czerwony, On tak się fajnie zmieszał na wierzchu i do tego takie małe espresso. Oj, łamu, słuchajcie, no, wow, miocio. Mieliśmy kolegi urodziny w pracy i w związku z tym jest taki obiad urodzinowy i to firma stawia, ile tam nas jest, parę osób. No i teraz było pięć osób, no to dla nas szefowa stawia obiad. Oczywiście z szefową również. Kochanie. no i teraz tak. Zobaczcie, martwimy się, martwimy się, martwimy, martwimy. I tak się nakręcamy, a to, a to się, to, to, to się, to zadzieje, się, to zadzieje. I zobaczcie, jak już się tak martwimy, jeden, drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty, a czasem się martwimy wiele lat, to przecież szkoda naszego zdrowia. No szkoda naszego zdrowia i naszej takiej cierpliwości i naszego... Tego, co, tych naszych możliwości, bo to chyba to było najwcześniejsze. co moglibyśmy w tym czasie fajnego zrobić. Czego, co moglibyśmy dokonać i co moglibyśmy zrobić z uśmiechem na twarzy. A tutaj trzyma nas to tak to zmartwienie, tak nas trzyma, tak nas gryzie, tak nas, nam zaprząta głowę. Ale dobrze, jak sobie z tym poradzić? Bo to przecież o to chodzi. Nie o to chodzi, że mówiła, kochani, zamartwiamy się już od dzisiaj, tylko mówię tak, nie. Z ze zmartwieniami walczymy. To znaczy, przede wszystkim walczymy z tymi myślami. Nie zamartwiamy się, nie zamartwiamy się, nic się nie stanie, bo czy mamy wpływ tym naszym zamartwieniem na to, co się stanie? Wiecie, jaki mamy? Taki, że możemy tylko przywołać. No bo jak o tym mówimy i o tym marzymy i o tym myślimy, no tutaj to marzenie to oczywiście w cudzysłowie, to przecież to ono za chwilę się spełni, prawda? Nie. Odpychamy, odpychamy te wszystkie negatywne energie i nie martwimy się. Uśmiechamy się, jesteśmy pozytywnej myśli i mamy nadzieję, że wszystko bardzo dobrze się skończy. Że wszystko bardzo dobrze będzie. I absolutnie wszystko będzie po naszej myśli. I gdy mamy marzenia, i te marzenia nasze tak sobie płyną, najpierw gdzieś oddali, to zobaczcie, do tych marzeń. Tak podchodzimy z sercem, z uśmiechem, z zadowoleniem. A jak jest, mamy jakiś taki plan, który już nie wiemy, czy nam się powiedzie, to ile mamy tej energii takiej negatywnej, której gdzieś do tego planu, bo tak, tak sobie wyobraziliśmy, teraz mówimy tak, musimy, musimy, musimy. A jak mamy marzenia, to tak, chciałabym, chciałabym, a może, a może, ciekawa jestem, to tam jeszcze do mnie dzwoni, a już przestało. A jak miło. To jak to jest z tym zmartwieniem? Wracamy do tematu. To martwimy się, czy nie martwimy się? Czy warto się martwić, czy nie warto się martwić? Jak tak często mówię, że to jest piękne, tamto jest piękne, to tak, i ktoś mówi, ale to Magda tak z tym pięknością wyjeżdża. Tak, bo ja wychodzę z założenia, że ten nieznany dzień będzie nieznany. Bo przyszłość jest ciekawsza niż nam się wydaje, bo przyszłość nas zaskakuje, bo my wiemy to, co przeżyliśmy. A jeżeli przyjdzie coś, czego nie przeżyliśmy, no to jak możemy to odgadnąć? Nie wiemy. Czyli ten dzień jest piękny, dlatego że jest nieznany. I wychodzimy na zewnątrz, wąchamy świeże, górskie powietrze i mówimy: Wow! Jak jest pięknie. Ale jak mamy tych zmartwień, tyle w tej głowie, to jak możemy powiedzieć, że życie jest piękne? Nie powiemy. Nie powiemy, bo za dużo nas gryzie. I teraz posłuchajcie, to jest to nasze ćwiczenie, które musimy mówić. Wow, tak od dzisiaj się nie martwimy. Nie od dzisiaj. Od tu i teraz. I te moje listy, te moje zmartwienia wpiszę sobie na listę. Do zeszyciku sobie wpiszę. To mnie gryzie. No to od dzisiaj będę pracowała nad tym, żeby mnie to nie gryzło. No, żeby się przestać martwić. Czy my mamy wpływ na to, czy się coś zadzieje? Będzie burza. No, będzie burza, bo przyszedł SMS, że będzie burza. Burza przeszła obok. Ile razy tak było? Czy nie warto czasem sobie zdać sprawę właśnie z tego, że nie, będzie inaczej niż nam się wydaje. Te zmartwienia niech odejdą precz. Niech odejdą i przestajmy się martwić. A może przyjmijmy. Powinniśmy chyba, to tak bym powiedziała, przyjąć, że to wszystko będzie ciekawsze. W ogóle będzie inaczej. A w ogóle to się inaczej pokłada. I zobaczcie, i nagle te energie zaczynają się zmieniać, i te myśli nasze zaczynają się zmieniać, i wdychamy to świeże górskie powietrze, dlatego ja do tego tak wracam, bo się śmieję. Jak miałam kiedyś operację, posłuchajcie, jest roku. 97. Jestem w Warszawie na Brudnie. No, i rozmowa z anestezjologiem przed operacją. Ho, jaka to jest rozmowa? O wszystko się pyta. No, już jestem przygotowana, leżę na tym stole operacyjnym, i on odchodzi do mnie i mówi: Niech pani wdycha to świeże górskie powietrze. Posłuchajcie, zdziwiona byłam mocno. Po czym? Tak mi się wydawało, a minęło trzy godziny. On już mnie tutaj budzą, bo już jest po. A dla mnie to była. Może minuta? No i chciałam się spytać, gdzie to górskie powietrze? No to o co chodzi z tym powietrzem? I teraz, jak już mieszkam w tych górach, to posłuchajcie, wychodzę na zewnątrz, na balkon. I precz, precz te zmartwienia, nie martwię się. Ten przychodzący dzień jest piękny, ta noc, która będzie przede mną, jest piękna, bo jest nieznana. A jak będę myślała, o, 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 a może będzie to, a może będzie burza z piorzonami, a może będzie, a jak może nie będzie. Czyli od dzisiaj mówimy do siebie, nie, dzisiaj tego nie będzie. My to odsyłamy. Koniec zmartwień, wszystkie zmartwienia, bek, precz, poszły. Tak, wszystkie zmartwienia poszły. W zeszyciku notujemy te zmartwienia i przekładamy kartkę, nie ma zmartwień. Ha! <laughs> Zobaczcie dla umysłu. To są nasze zmartwienia. Piszemy, piszemy, piszemy. Przekładamy kartkę, zeszyt czysty, następna strona czysta. Nie ma. Przesunęliśmy. Przesunęliśmy i przestajemy się martwić. Ja miałam kiedyś taką myśl, jak wchodziłam, posłuchajcie pod prysznic, jeszcze powiedzmy ta woda ciepła się nie zdążyła nagrzać, przylecieć, tak, o tak bym powiedziała, ale już oczywiście to, to, ten prysznic już szybko weszła. I przychodziła taka myśl do mnie, jak to tam kiedyś ludzie cierpieli w obozie gdzieś tam gdzieś tam. I już później miałam takie jakieś przyzwyczajenie okropne, że podchodziłam do tego, to było parę lat temu, podchodziłam do tego prysznica i ta myśl mi przychodziła. No to później już byłam mądrzejsza i mówię tak: O nie, 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 żadnych myśli, żadnych myśli o tych trudnych czasach. Nie ma mnie tam, nie było i nie będzie. Nie ma mnie tam. I bierzemy piękne kwiaty, mówimy, jakie te kwiaty są piękne, a jaka ta woda jest cudowna. A może będziemy dzisiaj jakieś takie fajne mydełko z kawą czy z bursztynem i się umujemy. I zobaczcie, zobaczcie, jaki mamy wpływ na te nasze myśli, żeby się nie martwić. Nie martwić. Bo przecież najlepiej się sprzedaje nieszczęście. Nie, bo nikt nie sprawdził, jak się szczęście sprzedaje. Bo jakby teraz to szczęście sprzedawać? No jest taki napisi gdzieś tam filmik, podpowiada mi YouTube, Europa się wali. No w ogóle sensacja, posłuchajcie, no nigdy burzy nie było. Szczególnie po upalnym lepie. No lecie. Ach, ojej, ojej przez Paryż prze, przeszedł wiatr, który huragan miał 106 km na godzinę. Ach, w 94 Radom miał 120 km na godzinę. No przeszedł. Raz się zdarzyło. I co my na to teraz poradzimy? Nic. Mamy na to wpływ? Nie mamy. No się nie martwimy. A może zachorujemy, a może nie zachorujemy, a może nas będzie bolała głowa, a może nas nie będzie bolała głowa. I zobaczcie, jak zamiast cieszyć się życiem. Wyjść na spacer, kupić sobie, pójść na zakupy, kupić, kupić, sobie jakąś fajną rzecz, która będzie nas cieszyła, tak jak ja mam farby, różne kolory. I jak gdzieś spotkam jakąś fajną do malowania, to sobie kupię, bo sobie wyobrażę, aha, a ty na niej to będzie teraz w tym kolorze. To to nas cieszy. To wybierajmy w naszym życiu rzeczy, które nas cieszą i radują. A zmartwienia? Na karteczkę, karteczkę. Przekładam, już jest czysta strona. I zmartwienia się przykryły. Nie. Nie myślmy o tym. Zobaczcie, ale to wymaga pracy. To samo nie przychodzi. A te negatywne energie to tak wchodzą, wchodzą na człowieka, jak człowiek tak dopuści, podpuści i mówi: no dobra, oj, to się trochę pomartwię. Ale nie, a dzisiaj się nie będę martwić. A dzisiaj się kładę spać z taką głową spokojną, że po pierwsze nie boli mnie, po, po drugie jest cudownie, po drugie jest fantastycznie, a po trzecie byłam na zewnątrz wieczorem na spacerze. Pooddychałam świeże górskie powietrze, np. u mnie, i mi jest zupełnie inaczej. Zobaczcie, zobaczcie, jaki mamy na to wpływ. Realny mamy. Ale jak nie chcemy, no to nie mamy. Kochani, ta wieczorna kawa jest bardzo dobra. Życzę spokojnej nocy, miłego dnia i do zobaczenia, bo jeszcze nie wiem kiedy. Do zobaczenia. Pa, la, lila. <śpiewa> la. La, la, la. <śpiewa> Nie wiem, czy to Bożole? Mhm, mm ale to tak malutko i tak już. <śpiewa> to pa. Pa. Pa, Mariola. Pa, Jadzia. Pa, Justynki. Pa, Joanny. Pa. O, o, o. o, o. jakiś zafałszowałam coś. To pa.